oczywiście świetnie wykonany, znakomita odległość. Dawid Kubacki też w treningu miał 130 metrów. Czwarte miejsce, niewiele zabrakło do podium turnieju czterech skoczni, ale forma Polaka, jak mi się wydaje, ustabilizowała się na wysokim poziomie. No i tak to też wygląda w tych kwalifikacjach. Też ładny skok, podobnie jak przed momentem Johanssona czy Krafta. Także 130 metrów zaliczone, 132. No więc, czy Polak będzie liderem, czy Austriak? Noty nieco niższe Dawida niż Austriaka, ale 2,4 punktu więcej za wiatr. Czyli tutaj bardzo zbliżone będą noty Dawida Kubackiego i Stefana Kraft. 3 oceny, 18, 2, 18,5. Chyba Kraft będzie wygrywał jednak. Ale 140 punktów, wydaje mi się, Dawid też przekroczy. Tak, 141,6, a zatem o 1,1 punktu Polak za Austriakiem.